widzów kanału zapraszamy na film. To jest spacer do takiego miejsca, które się nazywa Stopa Świętego Iwana. Odcinek nie jest taki bardzo długi, bo ma 2 km600. No i mam nadzieję, że w godzinkę czasu to takim spacerkiem się tam dowleczemy. Wszędzie labirynt wąskich uliczek, nie ma mowy o jakimś tam wyprzedzaniu się, mijaniu, ktoś musi komuś ustąpić i wszystko jest z góry albo pod górę, albo schody, trzecia wersja schody. O, i takie miejsca są na pewno urokliwe, ale uciążliwe, bo trzeba te wszystkie bariery pokonywać. A w upale nie zawsze człowiek ma tyle energii. I doszliśmy do centrum Powli. To jest w zasadzie początek tej mariny jest. W tych pojemnikach są stragane z artykułami z kamienia, z puciszczy. A my teraz będziemy szli zachodnią stroną, taką uliczką w górę, w kierunku tego punktu Stopa Iwana. Teraz wraca. A po wschodniej stronie tutaj widzicie to wzgórze z kościołem, z ruinami romańskiej świątyni. A my idziemy dalej zachodnią częścią tej zatoki. Teraz ulica. Za 2000 metrów ta droga się kończy. Przed chwilą był kawałek w górę, teraz znowu w dół. No i to tak wygląda. Teraz tutaj jest wybetonowana ta część. Za chwilę będzie fragment szutrowy. Ale póki co na razie nie jest źle. Tutaj jak zejdziemy w dół do końca, jest zatoka i plaża o nazwie, nie wiem czy dobrze wymawiam, Dramotin. Nazwę będziecie mieli umieszczoną na ekranie. Nie jesteśmy Chorwatami i słabo sobie radzimy z ich nazwami, więc wybaczcie.
I teraz kilka informacji o tej plaży, bo my idziemy teraz w godzinach wieczornych, więc tutaj już słońce nie operuje w dzień. No i w południe tym bardziej, kiedy to słońce tutaj dociera. Ta woda jest naprawdę imponująca. Natomiast udało nam się tutaj raz dotrzeć właśnie też podczas jakiegoś krótkiego spaceru i spróbować popływać w tej zatoce. To muszę wam powiedzieć, że no, jest kryształ woda, ale są tak duże zimne prądy, że wcale nas nie dziwi, że na tej plaży po prostu nikogo nie było. Być może ta woda po prostu nie ma szans się tutaj nagrzać na tyle, żeby miała zbyt wielu amatorów. Ale widzę, że wieczorami to jest miejsce, które wybierają jakieś żaglówki na odpoczynek, na jakiś swój przystanek w drodze. Teraz wieczorne ujęcie tej zatoki. Mam nadzieję, że gdzieś odnajdę materiały z południowego spaceru w to samo miejsce. No, zobaczycie, jak dużą rolę odgrywa słońce w odbiorze tej wody. I ta droga, jak wiele innych na Wyspie Brać, jest również szlakiem rowerowym. Ta sieć rowerowa jest tutaj bardzo rozwinięta. Faktycznie po drodze, nawet przemieszczając się z miasta do miasta, sporo takich wypraw rowerowych mijamy. Jeśli odnajdę tam w materiałach, które wam przekazała pani z apartamentu, to może też zamieszczę taką mapkę dla tych, którzy lubią taki rodzaj aktywności. I czy warto tu dojść? Jeszcze nie jesteśmy na miejscu. Zostało nam jeszcze może z 300-400 metrów do tego miejsca, ale zobaczcie, jakie wspaniałe widoki. W zasadzie nie potrzeba drona czy tam jakichś innych urządzeń. Miasteczko w tej chwili jest wspaniale oświetlone zachodzącym słońcem. Widok bajka. O, i teraz wspaniała panorama na całe miasteczko. I wspaniały widok na Powlię, na plażę Ratać, na kościół, wzgórze, tam gdzie widzicie na czubku ten wielki dom, to obok niego idzie uliczka w dół, na której my mamy swój apartament. Święty Jan, a po chorwacku Iwan, jest patronem Powli. Legenda głosi, że chodził on po wodzie i odpędzał zarazę. W drodze do Zatoki Dociniak znajduje się tablica pamiątkowa Stopy Świętego Iwana. Tam dzisiaj kąpaliśmy się i plażowaliśmy. To jedna z tych plaż, które tutaj w Powli
są. Jakiś plan tych plaż też postaram się umieścić na filmie, żeby każdy wiedział, jak to wszystko wygląda, czego można się spodziewać tutaj w tym miasteczku. Wieczorny spacer w kierunku tej mało popularnej atrakcji polecamy głównie miłośnikom wspaniałych ujęć, które na pewno warto uwiecznić. Zachód słońca nad miasteczkiem Powlia na pewno dostarczy Wam niezapomnianych zdjęć. Tutaj takie małe rozwidlenie, ale my idziemy dalej główną drogą. Jakiś stary myślisz, że to jest ten jakiś bunkier, ale jakaś ziemianka, chorwacka ziemianka chyba to jest, albo coś koło tego. No wspaniale zachodzi słońce. Mam nadzieję, że zdążymy przed zachodem jeszcze tu wrócić. Jeszcze parę metrów. Zachęcamy do aktywności pod filmem. Wasze kciuki, komentarze i subskrypcje pomogą w budowaniu zasięgu tego kanału. Jak zwykle przeszarżowaliśmy ze spacerem, przeszliśmy punkt, bo myśleliśmy, że on jest po lewej stronie drogi, a jednak jest po prawej, ale został znaleziony, więc zaliczony jest. No nie wiem, czy to będzie widać, ale super, ma już kolor nawet w nocy, a co dopiero w dzień. Dobra, droga powrotna od stopy świętego Iwana. Mamy nadzieję, że dotrzemy przed zwrotem. I to już koniec relacji. Zostańcie z nami na dłużej. Kolejne relacje już wkrótce.